Dzień dobry, kochani. Witam się z Wami bardzo serdecznie. Zaczynamy poranek od kawki. Przyjedziecie do mnie kiedyś na kawę i dostaniecie kawę w takim kubku. To będzie zaszczyt. Tak. My sobie już rano wstałyśmy. Malasia dzisiaj wyspana i Rześka od samego rana. I czekamy na pewną niespodziankę. Melania za chwilę ma urodziny i już przyszła jej niespodzianka. No ja nie umiem tego ukrywać przed nią. Ja nie umiem tak, że po prostu teraz zamknąć to i do 3 czerwca jej nie pokazać. Ja wiem, że ona już na pewno chciałaby się bardzo tym bawić. Dlatego tak, później wstawię Wam przybitki, bo zamierzam nagrać jej reakcję. I tak o, śniadanko, kaweczka i zaczynamy ten dzień. Cześć! Find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't. Jakich rzeczy byłam jeszcze w kiku na chwilę, w sumie w kiku byłam tylko po gumki, dlatego że wszystkie mi się pogubiły. I kupiłam sobie na spółę z Melanią takie gumeczki. Wow! Z koroną. Kupiłam sobie taką bluzeczkę i teraz będę ją ciągle nosić. Ona ma takie rękawki, takie coś. Ono ślicznie obrobiona jest. No i taką czerwoną. Ostatnio mam fazę na czerwone, chociaż nie wiem, czy do takich moich fioletowych włosów pasuje też czerwone. Ale kto by się tym przejmował? Nie, Melasiu? Ci, mój brzuszek! Nie? To jest Misiu, pan Ryanair, którego Melasia dostała na lotnisku przy pierwszym locie samolotem na pamiątkę od pani za darmo. Tak, żeby było. Nie? Chodź. Bo jeszcze byłaś taka mała. No, to na zabawek. Głównie pluszaki. Ja kiedyś byłam przeciwnikiem pluszaków, bo nie widziałam sensu trzymania tych łapaczów w kurzu. Ale teraz widzę, jak Melania się zżyła właśnie z tymi pluszakami, jak ona je bardzo tak emocjonalnie traktuje. I teraz nawet lubię pluszaki, ale to, co ma, to już jest naprawdę optymalny stan. Ja już przebrałam te pluszaki na takie ulubione, najlepsze i reszta została wydana dla innych dzieci. Także fajnie. Wolę już na przykład te pluszaki niż właśnie ten chiński plastik. Ostatnio się przekonałam. Fajne, nie? O, szczurek. Szczurek ma 15 lat. Ma zaćmę na oczach. I został kupiony tu w Niemczech. Jak byłam małym dzieckiem, bardzo się uparłam, żeby go mieć. No. I pamiętam, że mama nie chciała mi go kupić, bo powiedziała, że jest po prostu okropny. I jeszcze w przeliczeniu na marki był bardzo drogi. Nie sądzę, że brzydki, to jeszcze drogi. No ja się bardzo uparłam, bardzo płakałam i w każdym liście do Świętego Mikołaja pisałam do taty, do Mikołaja, przepraszam, że chcę takiego szczurka z takiego sklepu, co się jeszcze wtedy tak Stodoła nazywał. I pewnego razu tata przyjechał z Niemiec i mi go przywiózł. I od tamtego czasu to jest po prostu miłość po grób, nie? No on już jest staruszek, słuchajcie, nic się z nim, ogólnie nic się z nim nie dzieje. Oprócz tego, że tu miał uszko naderwane, no i wąsy musieliśmy mu obciąć, bo po pierwsze, kiedyś ktoś z moich znajomych podpalił mu te wąsy, a summa summarum, jak spałam, to te wąsy po prostu się tam wbijały w oko, w nos. Także do dzisiaj szczurek gra pierwsze skrzypce wśród zabawek. Śliczny jest, prawda, Melasiu? Co? Melania ładny? Ładny jest? Powiedzcie. No jest po prostu przeboski. Jaką ma minę, ale poczekajcie. Już normalnie.
No, zaćma na oczach. O, mój biedaczek. O, co to jest? Żabka. Idziemy, Hasiu, nie? Idziemy, Hasiu. Malania już ze smoczkiem na Hasiu gotowa. Idziemy się polulać, nie? Luli, luli, laj. Co to? Kupiłam coś takiego w Kiku. No są takie... takie coś. Podaj to mamusi, mamusia chce to zobaczyć. No tu nic się nie dzieje, nagrywam. Pokaż. I to jest hit. Przyszedł mi z Wisha porannik 5XL. Ja nie wiem, czy tutaj gdzieś jest... gdzieś jest jakaś metka. Czekaj to, czekaj to. No, chodź. Mała pauza. Wow. Grzybki. Grzybek też. A gdzie jest lisek? Tak. Domek? A wiewióreczka gdzie jest? A gdzie jest wiewiórka? Nie, to jest dziewczynka. Gdzie jest wiewiórka? Po drzewku biegnie. Gdzie wiewiórka biegnie po drzewku? No tu. No dobrze, dziewczynka. To jest Jaś? Kurde. Jaś i Małgosia, tak? Okej. A tutaj śpi wilk i przyszedł do niego leśniczy, tak? Bo wilk połknął babcię i ma duży brzuch. No, ma taki pistolet. Szczerbę, karabin. Cuś. A ma wąsa, tak? No ma. Super. No dobra, wracając do tych kulek, kupiłam takie coś i to wygląda tak. Ja nie wiem, co z tym się robi, żeby to miało konsystencję kulki. Kurde, tu majtki. Drastyczne sceny. Ja nie wiem. Lasia, jak to się robi? Tego porannika przyszedł właśnie z Wish 5XL i zobaczcie, jaki on jest. Nie wierzę. Myszka, mogę tylko chwilę to nagrać? Tu do niego pasek, majteczki. Mogę nagrać tylko? Jaki on jest malutki. Odnajdę się. No, o. Także taki jest. Malasiu, chodź, zaprezentujesz. Mamusia cię ubierze. No, zobaczymy. Przymierzę wieczorem. Ach jo. A to? Jak to się... Pokaż. To te kulki mają być z tiulu, ale ja próbuję to ogarnąć, jak z tego ma kulka wyjść. Ścisnąć może. Nie, jak ściśniesz, to jest harmonika. Ale... Zwiąż. A może to się... Aaa, no, to się chyba związać. Tak... związać. Tak? No. No zwiąż, nie bój się. No tam jest instrukcja, czy nie? Nie ma. I teraz? Bo czego, że jeszcze nie ten, bo nie jestem pewien. No i teraz to rozdziałać, tak? No tak, i teraz rozdziałać. I teraz działiesz to. Dobra. No to jak? No gąbkę do tego możesz kupić, też jest dobrze. Co mogą kupić? No tam są do kąpieli. A, gąbkę do kąpieli. A, taki myk. Jak to? O! No dobra. Wszystko wiadomo. Jakby ktoś nie wiedział, to... to się robi tak.
No i tak to planuję tutaj ładnie powiesić. Słuchajcie, wygląda to fajnie. Taki efekt bardzo delikatny, ona jest zniekształcona, ale zaraz ją jeszcze poprawię, żeby była taka o. Super. Super. Robię drugą. A tutaj sobie tworzę, kochani, coś sobie dodaję, nowy filmik, co jem w ciągu tygodnia dla was, żebyście sobie zobaczyli. Tutaj się bawimy, tutaj ja, tutaj śpi dzidzia, tu Melasia robi bałagan tradycyjnie. Gugu? Gugu? Jakie gugu? Co to jest gugu? Co to? Przyjdź z mamą, niech tłumaczy, bo ja nie rozumiem. No, także tak sobie mija dzionek. Słuchajcie, kochani, przybyło tu troszeczkę, no te gwiazdy są po prostu urocze. I dokupiłam jeszcze taki tiul, tu zabrakło mi żyłki. Ja to z czasem wymienię też na żyłkę, o, żeby tak nie było widać, jak to wisi. I zamierzam tutaj po prostu całą tą, ten domek cały tak zrobić w ten sposób. No, że powoli nabiera kształtu, tam jeszcze do góry przyjdzie tu ta jakaś taka girlanda. Tak to mniej więcej będzie wszystko wyglądało. Tu ja oczywiście nie nadążam sprzątać. No ale tak to jest przy dziecku. Dobra, zmykamy, pa. Rano wstałyśmy, bo przyjechał do nas tatuażysta. Taki tatuaż mi zrobił. Co myślicie? No moje ładnie. Bardzo. Komu by się takie coś nie podobało, nie? Nie wiem, nie zapłaciłam nic, to było za darmo w ramach nauki. Także zobaczcie. Moja noga. Find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see. W ogóle chciałam wam ostatnio powiedzieć coś na temat macierzyństwa, coś na temat posiadania dziecka, ale oglądałam jeden z nowszych vlogów Natalii z Siadam i Gadam, z kanału Siadam i Gadam, zostawię wam link w opisie, i tam jej mąż podczas spaceru w lesie opowiada o tym, co to znaczy mieć dziecko, co to znaczy być rodzicem, jak bardzo dziecko wpływa na relacje małżeńskie, co dziecko zmienia, tak, ile dziecko jakby, jak bardzo dziecko uwydatnia nasze wady w charakterze, no ale też zalety, wiadomo. Tak, i on mówi o tym po prostu bez owijania w bawełnę, bez słodzenia miodem. Po prostu robi to człowiek idealnie, więc po co ja mam tutaj się powtarzać, skoro zrobi to ktoś tak perfekcyjnie? Dlatego jeżeli decydujecie się na dziecko albo zastanawiacie się, czy już czas, to polecam wam serdecznie po prostu wejść sobie na kanał Natalii i zobaczyć sobie, posłuchać. Myślę, że taka wiedza jest jak najbardziej przydatna, nie zaszkodzi, a można się sporo dowiedzieć. Zaraz idziemy sobie chyba na spacerek z Malasią, bo jest oczywiście dzisiaj ładna pogoda. I tak myślę, że wieczorem sobie poćwiczę. Także tak. Z tyłu, jak widać państwo, beczek. Ślubne. Tak to. Idę pozmywać naczynia, wstawić do zmywarki, rozpakować zmywarkę, wiadomo, takie codzienne obowiązki. Zobaczcie, jak się moje... Dalej się w domku bawisz? Tak? Fajny domek? Mam usiąść do ciebie, no ale miałam zmywarkę rozładować. Mam przyjść? Tak? Mam przyjść do ciebie?
No i idę. Ciul ze zmywarką. A gdzie jest pomidor? Gdzie jest pomidorek? Gdzie jest pomidor? Brawo. A gdzie jest ziemniaczek? Ziemniak? Gdzie jest ziemniak? Gdzie jest ziemniak? Braku. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane, isn't that too far away from our hearts, yeah. Ja już się, kochani, przebrałam. Dodałam wam kilka przebitek. Tam 8-minutowy trening to był, taki dla początkujących i dla pań o większej masie. Wiadomo, co by kolan nie obciążać, co by kręgosłupa nie obciążać. Także taki 8-minutowy trening sobie wykonałam. Zmęczyłam się, nie powiem. Zaczynamy pomału do przodu. Byłyśmy też na spacerku, ale nie wzięłam telefonu, bo miałam podładowarką. Zresztą wychodzimy na spacerki tu tylko pod blok. Jest taka trawka i tam Melania wybieguje się. Robi sobie wybieg. No, także ja już się trochę ogarnęłam. Się przebrałam, umyłam. Makijaż już zszedł. I tyle. O, zabieram się tutaj ze sprzątanką, bo wyprała się zmywarka i trzeba to rozładować. Ważna rzecz, bo właśnie rozmawiam sobie z moją koleżanką Martą i Marta zajmuje się rękodziełem. Słuchajcie, ona z drewna tworzy takie rzeczy, że ja nie umiem takich z papieru. I też jeżeli chcecie, to możecie odwiedzić jej stronę, też na dole dam namiary. Dzisiaj to w ogóle jakiś vlog taki polecający, ale wiadomo, o to w tym chodzi, to jest zabawa, to nie jest żaden wyścig, to nie jest żadna konkurencja, także trzeba być dla siebie otwartym, trzeba sobie nawzajem pomagać. Zobaczcie, jakie piękne rzeczy robi Marta. Kochani, odzywam się do was już naprawdę, naprawdę późnym wieczorkiem. W tle możecie zauważyć nocnik. Tak, od pieluchowania ciąg dalszy. Ostatnio trochę poddałam się w tym temacie, bo 3 dni były dobre, potem 3 dni były złe i stwierdzam, że może ona jeszcze nie jest gotowa na zrzucenie pampersa. Dlatego nic na siłę. Spróbujemy jeszcze raz za jakiś czas. Jak będę widziała, że ona naprawdę jest gotowa, żeby porzucić pamperka. Jak na razie w ciągu dnia zdejmujemy go i staramy się właśnie siadać na ten nocniczek, ale z różnym skutkiem. Także jeszcze ma chwilę czasu. Jeszcze troszkę. A, może są tu jakieś mamusie, mają jakieś porady. Napiszcie mi, kiedy udało wam się odpieluchować dziecko i jak to zauważyłyście, że jest już gotowe. Podobno jest taka zasada, że jak dziecko chowa się za firankę albo za stół, żeby zrobić, co ma zrobić, to znaczy, że jest już całkowicie świadome tego, co robi. Dlatego to jest idealny czas, żeby przyzwyczaić właśnie takie dziecko do siadania na nocnik, na sedes. Kto woli, jak co woli. Także tak. Był taki okres też w ogóle w życiu Melanii, że wołała na kibelek. Wchodziła do łazienki, pukała drzwi, chciała siadać, robiła siusiu. Potem jej się kompletnie odwidziało, przeprosiła nocnik. No i teraz kontynuujemy przygodę z nocnikiem. Ale to nie są łatwe rzeczy. Powiem wam, że takich rzeczy powinni w szkołach uczyć, a nie tych wszystkich pierdół. Także działamy sobie. Co to jest?
co to jest? Co to jest? Dobra, kochani, na razie, cześć. Przyszłam tylko się w sumie pożegnać. Jesteśmy już po kolacji. Zbieramy się za chwilkę na kanapę. Ja już siedzę, żeby oglądać Przyjaciół, bo to taki nasz rytuał, że oglądamy o 21:00 zawsze Przyjaciół. I tak cały dzień upłynął. Myślę, że będzie się to miło oglądało. Trzymajcie się, kochani, zdrowo. Pa! I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never